frekwencja nie spada, cały czas utrzymuje się to na poziomie około 100 osób na takim śniadaniu. No, za tym to jest około, powiedzmy, 70 firm. No, ja się bardzo cieszę, że to się nie nudzi, a wręcz przeciwnie. Ja wiem, co się dzieje po śniadaniach, po spotkaniach klubowiczów, że po prostu to działa. Firmy nawiązują kontakty i są, wiadomo, są firmy, które się bardziej angażują w to i są firmy, które się mniej angażują. To tylko wszystko zależy, kto jak podejdzie do sprawy. Ja jestem przekonany, jeśli ktoś chce pomóc swojej firmie w rozwoju, w zwiększeniu sprzedaży swoich towarów, usług lub poszukaniu kosztów, to na pewno tu gdzieś coś zawsze znajdzie. Zajmuję się, jakby opiekuję się wszystkimi przedsiębiorcami, wszystkimi inwestorami, którzy w mieście są i którzy, miejmy nadzieję, w mieście się dopiero pojawią. Także Klub Biznesu Rakowa dla nas jest przede wszystkim nowymi możliwościami. Otwierają się nowe możliwości. Myślę, że i dla nas, i dla przedsiębiorców, którzy tu byli, bo choćby przykładem dzisiejszego śniadania jest informacja o programie Zawodowa Współpraca, który okazał się jeszcze nieznany przez Państwa przedsiębiorców obecnych. Zapisaliśmy się do Klubu Biznesu Rakowa, ponieważ daje ogromne spektrum firm, przedsiębiorstw. Mamy teraz taki okres na rynku i taką koniunkturę, że jest problem z, powiedzmy, wyłonieniem jakiegokolwiek wykonawcy i tutaj mamy skróconą drogę dotarcia do tych firm. Proszę Państwa, powiem tak, nawiązaliśmy mnóstwo kontaktów, robimy bardzo duże projekty i tak naprawdę płynność pozyskiwania tych wykonawców jest dla nas kluczowa. Takie wymierne korzyści tutaj z tej współpracy? Myślę, że tak. Udało nam się pozyskać kilku klientów. Ja osobiście działam w branży usługowej, także branży usługowej, motoryzacyjnej, także może niekoniecznie są to jakieś duże kontrakty, aczkolwiek udało się pozyskać, no mówię, kilku klientów na pewno.